Uchwała została podjęta. Teraz projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej Mienia Handlu i Usług w sprawie zbycia działki przy ulicy Widocki. To będzie pismo do Skarbu Urzędu Miasta. Poprosić Państwa, żeby wystąpić. Do Rady Dzielnicy wpłynęło pismo z Wydziału Skarbu Miasta. Wnioski wprowadzone w tutejszym Wydziale postępowanie dotyczące ewentualnie sprzedaży części działki nr 223 położonej w Krakowie. Celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich wymienionych przesyłam załącznie mapę ewidencyjną. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie opinii, czy zaznaczona na załączniku graficznym działka o powierzchni około 50 m² może stanowić przedmiot zbycia. Powyższa informacja jest niezbędna w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym ewentualnego zbycia działki. Powołują się na przepis, który stanowi, że przedmiotem zbycia jest nieruchomość w drugiej części, jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osoby, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być one zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Otóż ten kawałek działki, o który chodzi, jest w tej chwili wykorzystany jako wjazd na posesję, która była przez nas tutaj omawiana przy okazji budowy tych 8 budynków przy ulicy Widok. Właściwie to należy ta działka nie na mocy budowy walecznej. I w tej chwili ogrodzenie na tej działce jest znacznie cofnięte. Brama jest dużo dalej na wysokość tego baraku, który tam był widoczny przy wizualizacji. Działka jest leży w sąsiedztwie ulicy Bajecznej. Rada, komisja po dyskusji, po zapoznaniu się ze zdjęciami, które również mieliśmy do dyspozycji. Tutaj są owszem zdjęcia, ale tu są inne. To też tylko jest pokazana ta działka, nawierzchnia tej działki praktycznie, ale na komisji były również zdjęcia tego terenu. Komisja podjęła uchwałę, która pozostała Państwu przedstawiona, negatywną. Z takim uzasadnieniem. W ramach zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oznaczonych działki nr 210-30-32 planuje się wybudowanie 8 siedmiokomunikacyjnych budynków mieszkalnych. Na sąsiedniej działce aktualnie wznoszone są 2 budynki, a w najbliższej odległości będą budowane kolejne domy mieszkalne lub budowy. Jedyny dojazd do tych obiektów jest możliwy poprzez ulicę Bajeczną, która nawiasie droga wewnętrzna, która już obecnie stwarza zagrożenie zarówno dla kierowców, jak i pieszych ze względu na parkujące po obu stronach samochody, wjazdy do posesji i ograniczoną widoczność z uwagi na liczne zakręty. Przedmiotowa działka leży praktycznie w pasie drogowym tej ulicy. Rada Dzielnicy widzi potrzebę wykorzystania działki na poprawę warunków zagospodarowania ulicy Bajecznej. No wiele to nie poprawi, ale przynajmniej jakiś skręt, jakieś tam nawrócenie samochodu czy coś, to już będzie bardziej możliwe. Raczej po prostu Rada Komisja kierowała się tym, że w przyszłości to z całą pewnością będzie konieczne poszerzenie tej ulicy i wtedy być może wykupywanie działek sąsiadujących. Dlatego komisja negatywnie zaopiniowała ten właśnie wniosek. Znaczy, że ewentualnie sprzedaży działki. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?